wspomnienia, gratulacje, podziękowania i liczne prezenty. Tak redakcja Tygodnika Nadwiślańskiego świętowała jubileusz 40-lecia istnienia. Uroczystość została zorganizowana w Tarnobrzeskim Domu Kultury. 20 lutego 1981 roku ukazał się pierwszy numer Tygodnika Nadwiślańskiego. Z okazji 40-lecia tego wydarzenia redakcja gazety zorganizowała uroczysty jubileusz. W Tarnobrzeskim Domu Kultury byli i obecni pracownicy podzielili się swoimi doświadczeniami i refleksjami związanymi z pracą w tygodniku. Jubileusz Tygodnika to, można powiedzieć, prawie że mój jubileusz, bo obchodzimy 40-lecie Tygodnika. A ja 3 lata temu zakończyłem pracę w tym piśmie, po 38 latach pracy. Czyli można powiedzieć, że całe moje dorosłe życie, zawodowe to już na pewno, związane było z Tygodnikiem Nadwiślańskim. I tak naprawdę moja praca to zaczęła się dopiero w Tygodniku. Praca i przygoda, bo to nie była tylko praca. To była przyjemność, pasja życiowa, no, być fotoreporterem w tamtych czasach to było marzenie wszystkich fotografujących chłopaków, a mnie się to udało i udało się przez 38 lat. No, później pełniłem różne inne funkcje, ale fotoreporter to była fajna sprawa. Prowadzenie Tygodnika to dla mnie jest tak naprawdę spełnienie marzeń, ponieważ ja jestem dziennikarzem z wykształcenia. Kiedyś lata temu wybrałem taką drogę, wymyśliłem sobie, że chcę być dziennikarzem. Później po studiach trafiłem tutaj na staż do Tygodnika, po stażu zostałem zatrudniony, byłem przez 10 lat dziennikarzem, dziś jestem redaktorem naczelnym tej gazety i prezesem wydawnictwa. Myślę, że każdy, kto wybiera taką drogę zawodową, taką idzie na studia dziennikarskie, no chciałby taką drogę przejść, prawda? Także dla mnie to jest duże wyróżnienie, że mogę dziś pełnić tą funkcję, no szczególnie w tak zaszczytnym roku 40-lecia istnienia tego tytułu na rynku. W trakcie jubileuszu licznie przybyli goście pogratulowali redakcji 40. urodzin i opowiedzieli o swoich wspomnieniach dotyczących tego dnia. Ja ze swojej perspektywy pamiętam, tak a propos ogłoszeń, że kiedy dałem ogłoszenie chcąc sprzedać swój pierwszy samochód marki Polonez, pamiętam, że dałem ogłoszenie w jednej z gazet, nie będę mówił w jakiej, ale wydawało mi się, że to taka bardzo ogólnopolska tydzień. Nic. Drugi tydzień nic. Myślę sobie, trudno. Pójdę do Tygodnika. Drodzy Państwo, nie wiem, jak się to stało. Tygodnik się jeszcze dobrze nie ukazał, a 5:30 był pierwszy telefon zainteresowanego kupnem mojego samochodu. Ja często, jak było trudno w powiecie, to wybierałem się do redaktora Jurka Kozioła i do Piotra Niemca i tam żeśmy sobie długo rozmawiali. To naprawdę były znakomite czasy i dzisiaj świetnie się nam współpracuje z obecnym redaktorem naczelnym, także za tą współpracę bardzo dziękuję. Podczas jubileuszowej gali nie zabrakło też spojrzenia w przyszłość. Plany na przyszłość, no plany na przyszłość tak naprawdę wymusza trochę rzeczywistość, czyli krótko mówiąc to kiedyś to była tylko gazeta, dziś jest to gazeta, portal internetowy, są media społecznościowe, robimy jakiś tam kanał YouTube, prawda, bo dzisiaj wszyscy gdzieś pokazują, prawda, wideo i to jest taki wymóg czasów, więc tak naprawdę myślę, że będziemy się stawać, tutaj też będę o tym mówił, takim małym koncernem medialnym, bo dzisiaj robią tak wszyscy, prawda, no telewizja też, prawda, nie produkuje tylko sygnału, który jest nadawany gdzieś w sieci kablowej, ale też robi internet, prawda, i różne inne rzeczy, no i więc to trochę rzeczywistość wymusza na mediach działanie takie bardzo szerokie. Każdy tygodnik mam na formie elektronicznej i czytam od deski do deski i no jest to pismo dalej zajmujące, dalej ciekawe, dalej piszące o sprawach samorządów, bliskich wszystkim tutaj mieszkającym ludziom. Niech się nie zmienia, tak jak jest, jest dobrze. I tego samego Tygodnikowi Nadwiślańskiemu życzy redakcja telewizji lokalnej TVL.